Witamy serdecznie Barbara Skarb i Izabela Kot. Po wakacyjnym słońcu nasza skóra jest zmęczona i przesuszona. Bardzo często też zostają nam pamiątki w postaci przebarwień pigmentacyjnych. Dlatego dzisiaj podpowiemy wam co zrobić, aby przywrócić jej zdrowy wygląd. I to jest zadanie dla ciebie. Natomiast chciałabym żebyś podpowiedziała nam taką pielęgnację, która wpisuje się w najnowsze trendy, trendy naturalności. Czy w ogóle są w naszych drogeriach ziko, dermo produkty naturalne. Tak, jak najbardziej. W naszych drogeriach są takie produkty. Mamy kilka marek, których, których produkty mają bardzo dużą zawartość procentową składników pochodzenia naturalnego. Natomiast ja chciałam szczególną uwagę zwrócić na markę Lafar, ponieważ jest to marka, której no, ta zawartość tych składników aż 99% w każdym z produktów jest bardzo duża. Poza tym, produkty te zawierają, znaczy posiadają certyfikaty. Cenione w, głównie w świecie też, jak to można nazwać, ekomaniaków jest to ekocert i BioCosmetic. To znaczy, że oprócz tego, że są tutaj składniki pochodzenia naturalnego, część tych składników pochodzi także z upraw ekologicznych. Poza tym cała produkcja jest kontrolowana, a opakowania są w pełni biodegradowalne. Także myślę, że jest to dosyć, dosyć ciekawa propozycja. Tutaj mamy gamę, gamę produktów, i myślę, że tutaj możemy parę słów na ich temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o taką codzienną pielęgnację, to mamy tutaj do wyboru tak naprawdę cztery produkty, ale zacznę może od kremów do twarzy. Dwa rodzaje kremów na dzień i jeden krem na noc. Jeżeli chodzi o kremy dzienne, to tutaj tak, Delicate Face cream, czyli jest to krem do skóry takiej wrażliwej, skłonnej do podrażnień, do zaczerwienień. Tutaj głównym takim składnikiem o działaniu kojącym jest rumianek, ale oprócz tego mamy jeszcze na przykład masło Shea, które będzie miało takie działanie odżywcze. Krem jest ogólnie o lekkiej, lekkiej konsystencji, także jeżeli ktoś ma cerę mieszaną, jak najbardziej ten krem może używać. Nie będzie w żaden, sposób, w żaden sposób tej cery obciążał. Tutaj drugą propozycją jest Ideal Face Cream. To jest już taki krem mocniej nabliżający, ale też wygładzający, działający przeciwzmarszczkowo. Tutaj mamy aloes, olej żożoba, ale też wyciąg z ogórka, który będzie dodawał takiej, takiej świeżości. Natomiast moim takim ulubionym produktem z tej marki jest krem na noc, intensywnie regenerujący. Tutaj tak, olej sezamowy, olej makadamia, czyli wiadomo takie odżywienie, przywrócenie komfortu skórze. Natomiast takim głównym czynnikiem. Działającym regeneracyjnie jest szarotka alpejska i jej wyciąg. Krem ma bogatszą konsystencję niż te kremy dzienne i daje efekt takiego rozświetlenia na skórze. Także rano ta skóra tak wygląda na taką naprawdę wypoczętą, wypoczętą rześką, pełną blasku. Tak jakbyśmy wróciły z urlopu. Tak, tak. Czyli idealnie ten produkt nadaje się, aby odnowić naszą skórę. Po wakacjach. Tak, tutaj taka regeneracja, szczególnie, że ta skóra jest z reguły mocno przesuszona, gdzieś tam może się łuszczyć, więc jak najbardziej ten krem polecam. Jeszcze tutaj, oprócz tego do stosowania na dzień na noc krem pod oczy z brązowymi algami, które też mają takie um, działanie rewitalizujące skórę wokół oczu, także gdzieś tam jakieś nasze zmęczenie jak najbardziej będzie, będzie redukował. Iza, a czym możemy podkręcić naszą codzienną pielęgnację? Bo rozumiem, to są, tutaj mamy krem na dzień, na noc, krem pod oczy, natomiast jest coś jeszcze takiego, co spowoduje, że szybciej nasza skóra uzyska zdrowy wygląd? Jak najbardziej. Tutaj tak, myślę, że zacznę od peelingu kremowego. To tak do stosowania raz, dwa razy w tygodniu. Czy Baś mogłabyś odkręcić? O, jest proszę. To, jest to peeling, wygląda niepozornie, natomiast tutaj są drobno mielone ziarenka oliwy, oliwek i one dosyć mocno oczyszczają. Więc ja preferuję nakładanie tego produktu na suchą skórę. Natomiast można ją delikatnie zbliżyć i wykonać taki masaż. Tutaj granulki wydają się, że są niepozorne, ale one dosyć ładnie wszystkie nasze zakamarki delikatnie oczyszczą, nie podrażnią, ponieważ te ziarenka też są delikatnie oszlifowywane, więc w żaden sposób nie będą działały podrażniająco. Następnie po wykonaniu masażu pozostawiam na 3 minuty i spukujemy letnią wodą. Więc cera po takim y, oczyszczeniu będzie gładka, będzie się też na niej dłużej trzymał y, makijaż, a oprócz tego do takiego już codziennego stosowania będzie taki produkt wielozadaniowy giełka. Dlaczego wielozadaniowy? Bo oprócz tego, że możemy go używać do twarzy, możemy go także używać do włosów i do ciała. Natomiast tak do twarzy zalecam stosowanie po umyciu twarzy, a przed nałożeniem kremu. To będzie taka troszeczkę um, takie serum. Tak, takie serum. Tak, tutaj mamy aloes w składzie, jest zielona herbata, ale jest też ogórek. Czyli oprócz tego, że nawilżamy, dostarczamy minerałów, to też mamy takie działanie odświeżające, pobudzające. Możemy ten też produkt, tak jak wcześniej wspominałam, na włosy używać w celu nawilżenia, wiadomo też po słońcu są one poprzednio um, przesuszone, po przesuszone mm -hmm. i zarówno do ciała. Do ciała może nie tyle samodzielnie, ale można na przykład dodać do jakiegoś e, balsamu, czyli e, troszkę migiełki, troszkę balsamu wymieszać i jak najbardziej do ciała ten produkt będzie przydatny. I za moją uwagę przykuły e, produkty Nuxa. Widzę tutaj takie nowości, możesz mieć co nieco powiedzieć o tych produktach. Tak, tutaj na stoliku mamy akurat z Newsa de Demiel, czyli po polsku inaczej Marzenie o Miodzie. Jest to seria kosmetyków przeznaczona głównie dla skóry suchej, wrażliwej, szorstkiej, ale myślę także, że dla takiej skóry, która po lecie potrzebuje takiego mocniejszego, mocniejszego nawilżenia. Tutaj mamy produkty, jest tu większość produktów z Jakie występują. Natomiast mój ulubiony i według mnie uzależniający, tutaj akurat w takiej limitowanej szacie graficznej, to jest balsam, balsam do ust Rev. de Miel. On, ma, on jest pakowany w takich słoiczkach. Tutaj może go odkręcimy. Tak naprawdę. Gęste. Tak, bardzo gęste, ale w ogóle też wyglądem i kolorem przypomina skrystalizowany miód i rzeczywiście tutaj oprócz tego, że jest miód akacjowy, jest też wosk pszczeli, są oleje między innymi Olej makadamia, ale także Propolis. Jest to idealna propozycja dla osób, które mają suche, spiesznięte usta, które mają też tendencję do, do pękania. Poza tym, teraz zbliża się taki okres już no, niestety zimowy, kiedy te usta są bardziej narażone na takie czynniki jak wiatr i mróz, więc jak najbardziej polecam ten produkt, ponieważ tak, on się bardzo długo utrzymuje na ustach, więc po jego aplikacji, My czujemy, że on na nich jest. Nie klei się, nie lepi się, natomiast czuć taką warstwę ochronną, dopóki tak naprawdę ona się nie zetrze. Testując ten produkt, używając go na noc, budząc się rano, dalej czułam go na ustach. Także tutaj naprawdę po kilku dniach, jeżeli ktoś ma takie popękane, szorstkie usta, to wszystko będzie zregenerowane. Muszę przyznać, że jest to ulubiony produkt mojej mamy. Używa go, można powiedzieć nałogowo. Ale dla mnie możesz go również polecić właśnie pod pomadkę taką z kolorem. Jak najbardziej. To wiadomo, będzie to taka e, cieńsza warstwa, ale myślę, że jak najbardziej jako taki produkt regenerujący, nawilżający e, mogłabyś go używać. No to być może to będzie również i mój ulubiony produkt. <laughs> Mam nadzieję. Tutaj przedstawię teraz e, nowość od marki Nux, to jest... E, Balsam w olejku, dlatego, że tak, tutaj. Mm, Bardzo taka zwarta konsystencja. Tak, zwarta konsystencja, ale Możesz może tak pokażę, zaaplikujemy. Basiu, rozmaruj zobaczysz, że ten produkt pod wpływem ciepła zamieni się w taki delikatny, delikatny olejek. Zapach produktu też taki. Mm, typowo miodowy, jeszcze tam mimoza, wanilia, czyli taki bardziej słodkawy. Tutaj ten produkt zawiera 40% fazy takiej lipidowej, więc mocne działanie takie odżywcze. Może być do codziennego stosowania, ale możemy sobie go też na przykład stosować raz, dwa razy w tygodniu w celu takiego mocniejszego, mocniejszego też nawilżenia. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie skóra rąk wygląda tak Subtelnie się błyszczy? Można porównać nawet. Jak najbardziej. Tutaj kolejną jeszcze nowością jest krem, też w formie takiego balsamu w olejku. On tutaj występuje w dwóch pojemnościach 30 oraz 50 ml. Jest to produkt do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc. Także dla osób, które nie lubią mieć zbyt wielu produktów na półce, jak najbardziej. Będzie on przydatny. Tutaj kolor troszeczkę jaśniejszy, może też zobaczymy konsystencję. Zapach bardzo podobny do zapachu yy, balsamów w olejku. Zgadzasz się. Natomiast no już konsystencja wiadomo, będzie inna, troszkę lżejsza. Zdecydowanie, i różnica. Tak, ale jest to głównie propozycja dla osób posiadających skórę e, suchą. Ewentualnie jeżeli chcemy e, po prostu mocniej odżywić, to możemy ten produkt używać sobie tylko na noc. Jeżeli ktoś ma na przykład cerę mieszaną, ale e, potrzebuje takiego odżywienia, to jak najbardziej na noc, wtedy na dzień coś lżejszego, nawilżającego, czy nawet o działaniu, e, o działaniu przeciwzmaszczkowym. E, Nux teraz też dla nas e, na jesień, ma taką dosyć specjalną, ciekawą ofertę. Tutaj mamy dłopak z żeli do mycia twarzy i ciała. Także dosyć atrakcyjnie to wygląda dla, dla naszych klientów. Produkt odżywczy, także ma delikatną taką bazę myjącą, nie przesusza. Zostawia taką delikatną warstewkę na, na ciele, natomiast nie jest, nie jest to w żaden sposób... Tak, nie mamy wrażenia, że się to e, klei czy jest tłuste, także naj, jak najbardziej polecam, ewentualnie jeżeli ktoś lubi coś oddzielnego do twarzy, e, to tutaj jeszcze żel typowo już do mycia twarzy. On jest troszeczkę, ma gęściejszą konsystencję, nie wiem czy to tutaj będzie e, akurat widoczne, natomiast na pewno e, będzie troszeczkę więcej tej fazy lipidowej, więc też mocniej będzie tak nawilżał, nawilżał i natłuszczał. Tutaj jeszcze, jeżeli ktoś na przykład nie miał kontaktu z marką Nux czy z serią Rev de Miel, to mamy tutaj taki zestaw, gdzie mamy krem do rąk, 30 ml i pomadkę. Tutaj akurat, jeżeli lubimy balsam, ale czujemy, że nie jest do końca higieniczny, jeżeli gdzieś wychodzimy, wtedy lepiej nam się sprawdzi pomadka. Więc pomadka może być taką wersją torebkową w domu, możemy mieć balsam. No i tak jak mówiłam, krem 30 ml. On jest też dostępny, dostępny w naszych drogeriach w dwupakach. Ma taką lekką konsystencję, ładnie się wchłania. No, nuta zapachowa będzie podobna we wszystkich produktach, czyli mimoza, miód, wanilia, e ewentualnie akacja. Iza, bardzo Ci dziękuję za Twoje podpowiedzi pielęgnacyjne, jak zregenerować skórę po lecie. Jeżeli macie pytania do Izy, to piszcie w komentarzu pod filmem. My zobaczymy się niebawem, gdzie odpowiemy i rozwiejemy Wasze wątpliwości. Do zobaczenia! Do zobaczenia!